Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w RimWorldzie. Mówicie, żeby nie robić tych na zewnątrz kratek. No dobre, znaczy na razie zostawmy to, bo jakoś tragedii nie ma, ale później możemy się z tego pozbyć jak najbardziej. Zobaczymy, co się będzie działo z tym tak naprawdę. Ja wiem, że stodoła, ja wiem, to kiedyś ona tu powstanie. Tylko jakieś drzwi ze słomy, mówicie, zamiast bramy z ogrodzenia, z drewna? No dobra, sprawdźmy. Gdzie coś takiego będzie? Co to w ogóle jest? To musi, jak po angielsku jest, to musi być z dodatku. No tak, z dodatku. Takie po prostu, o. Jakieś lepsze drzwi. Ale dobra, brama ogrodzeniowa, ale ze słomy. Może jak nie mam słomy, to nie mogę zrobić, czy coś. Dobra, pozwólmy wam tutaj dopuścić, to najwyżej. Na razie oleję się... Jezus, aldrowałem. Na razie najwyżej oleję się bramę. To anuluję na razie, dobra. To tu się zrobi. Teraz tak, bo jest problem niestety z zakażeniem u naszego przyjaciela, czy też przyjaciółki. Zobaczymy coś, co tam się z tym stanie. Aha, i mówiliście, że to jedno coś... Zapomniałem sobie przeczytać, ale z tego, co ktoś pisał tak na szybko, potrzebne komentarze, to muszę kupić. Neutroamina. I jeszcze coś takiego ciekawego na pewno, że... Aha, no dobra, że w badaniach powinienem zrobić te odwierty, srerty. Znaczy, ja bym chciał tę energię geotermalną. Jak teraz tak. O, te odwierty tu, nie? To tak, ale może wpierw, chociaż no może te odwierty w pierwszej kolejności, bo one są tylko za 1000, a się w to energię geotermalną się zakopiemy troszkę. To może jak zrobimy hydroponikę, to wtedy odwierty głębinowe i wtedy może się zobaczy. Kakao. Nie, zobaczymy. Dobra, tutaj przyciąganie... Aha, bo my możemy już tam kogoś teleportować sobie z drugiego krańca mapy. No dobra, to się zrobi też na pewno. Dobra, w każdym razie... Aha, bo my jeszcze tutaj robiliśmy te pokoje, to prawda. Tutaj Vito bada. Bardzo dobrze, niech bada. A, bo my tutaj jeszcze światło nie zrobiliśmy, jest ciemno jak w pupie. No tam te ciała to już... Pytanie dnia. Jak jest wyschnięte, to raczej się nie ten tegoś, nie? Sygnał? Przychwytujesz sygnał alarmowy z pobliskiego obozu frakcji Nacja Kolmea. Rozgorączkowany głos błaga o natychmiastową pomoc w obronie przed zagrożeniem i każdemu, kto zechce udzielić wsparcia, oferuje w zamian wszystko, co znajduje się w obozie. W tym potężne odłamki archotechnologii. Gdy przemawiający próbuje wyjaśnić naturę zagrożenia, sygnał zanika. Ej, to jest blisko. Tylko my musimy zrobić w pierwej miejsce karawany. Ej, to było. Bo ślepy lute. Może w różnych. Tu, miejsce tworzenia karawany. Kurczę, musimy w takim razie zrobić dużo jedzenia. A ja czekałem na warzywka, żeby zrobić... Kurcie. No dobra, karawana to się może tam, nie wiem, zebrać tutaj. Na przykład. Mamy 15 dni na to, tak? Tam było chyba. Łupy z obozu. Kogo byśmy wysłali? No Artyom nie ma... Znaczy tak, najlepszym strzelcem jest Vito chyba obecnie. Ale Vito jakby coś... Znaczy Tegas jest spoko. Może Tegasa wyślemy, tylko Tegasowi coś tam się stało. No i nie jest aż tak tragicznie. Ja wiem, że operację porobić im, to trzeba będzie zesa sprawę. A czemu ta parka... Weź jak skonsumujesz, przenieść tę parkę, czemu ona tam leży? Albo ktoś chyba się przebierał, czy coś tam. Coś tam, nie? Coś było. Dobra, tutaj to rozumiem działa, tylko jest popsute, znaczy no tam trochę pobite, bardziej niż popsute może, i to mieliśmy zrobić, tylko te komponenty 3. No dobra, więc chyba Tegasa wyślemy, byśmy go ubrali w jakąś zbroję.
Przepraszam, gdzie ty robisz tutaj? Tegas, tam buzi te sprawy. Spożycie posiłku na ziemi. Czemu wy macie posiłki na ziemi? Macie ładne tutaj stoliki w ogóle. Białas. Ty sprzątasz krew. Dobra, białas, bo raczej my się nie doczekamy, żeby to tam jest 40, to 50, no to nie jest do jedzenia. Dobra, białas, bo ty musisz w takim razie porobić trochę jedzenia, żeby osoba, która pójdzie, może dwie osoby wysłać, żeby nie było i dwie stracić. Dobra, prosty posiłek. Myś tam im nagotuj tego więcej może. Białas. Wyczyść kuchnię i gotuj. To niby 3 dni się zepsuje, to niech tam se leży. Nie będziemy... Witobada. No tutaj to przyciąganie zwierząt to będzie proste. Przynajmniej może już nie będzie takich problemów z tym jedzeniem, nie? I w sumie ten grzejnik, jak na razie nic nie robimy, może ten grzejnik stąd zabiorę. No tu pewnie podejrzewam, że zobaczymy. Zobaczymy. Więc na razie taki byłby plan. Tylko no mówię, kurczę, nie wiem, co tu zrobić z tym zakażeniem. No ale odporność rośnie, więc może jak będziesz tylko odpoczywać, na razie ci może wszystko inne, tak, wyrzućmy ci strażaka, będziesz pacjent, nie jesteś lekarzem, odpoczynek, nie jesteś asystent, tu wszystko ci zabiorę. Wszystko ci zabiorę, kurde. Dobra, to może jakoś tam się wyleczy, jak się będzie tylko leczyć. Tylko też pytanie... Nudny szpital. Twoja stara jest nudna, kurde. Tutaj... No rośnie nam. Więc ja bym wysłał te gasa, a ty jakie tam masz? Nie to, przepraszam, to... Tylko, że... Dobra, te gas. Weź tam zrób na tej kuźni. A, my tu mamy jeszcze grzejniki wyłączone. Uważaj, Vito, bo cię tam ugryzą. A, bo mówiliście jeszcze, że... No elektryczny... A, elektryczny dwa komponenty chcę. I to też chcę... Nie, to chcę odłamek. A to? Komponent. No dobra. No trzeba będzie tam tego porobić więcej jak najbardziej. Ty się przebierasz, białas. Okej. Okay. Zrobiłeś trochę jedzenia, bo w sumie ty masz to teraz, tę zbroję płytową, nie? Możesz ją zdjąć, trochę ci zajmie, ale już zdejmij sobie. I się wyślę. Takiego Tegasa. Ty. No dobra, to ty Tegas pójdziesz w zbroi, tu będzie druga zbroja. Dopuść. No na pewno Białasa nie wysyłamy. Na pewno ciebie nie wysyłamy. Artioma też nie wysyłamy. O, już znieważono? Mhm, już się zaczyna, widzę. A może wyślemy strzelectwo, no to 5, 7. Dobra, bo to jest para, nie? To para tam pójdzie. A ty co? Wtedy kombinujesz? Czy nie kombinować nic? Dawaj Tegas, bo ja cię tak wysłałem, myślałem, że to szybko zrobisz, ale ty już się głodny robisz. Aha, była tam inspiracja rekrutacji, mi się skończyła. Dobra, wiesz co? Konsumuj prosty. Chociaż wy weźmiecie to, ale no i tak musicie tego więcej wziąć niż te 4 raczej. Tak mi się wydaje. Niewielkie ryzyko załamania. Co się nie podoba? Jedzenie. Vito? A Vito, poszedłeś spać. Artiom, co ty robisz tutaj?
ty ścinasz. Ale ty idziesz sprzątać, tak? Najpierw nakarm, a później przejmiesz zbroję. Będziemy mieli te dwie zbroje, weźmiemy post, bo tego z tym masz strzelbę i ty masz strzelbę, ale ty masz piankę gaśniczą, to sobie ją zdejmiesz, nie będziesz chodzić z pianką gaśniczą. Nie ma to większego sensu. A czy ja mogę stąd w końcu wywalić miejsce snu zwierząt? Nie jest to tam potrzebne w żadnym momencie. Kurczę, zakażenie zrobiło się już poważne. I to jest problem. No bo ty łowia, to ja kurde tam nie tentyguję. Nie ma tu nic naprawdę. To tam było serum, to nie. Wytniemy zaraz, no i tyle. Usuniemy język. W sumie takie nasycenie. Ciekawe, że wtedy by było jakby nasycenie guli. To może jakbyśmy zdążyli. A ty gdzie idziesz? Grać w szachy. No to niezłe granie w szachy. Dobra, Tegas. A ty musisz robić tam więcej drewna, okej. Okay. No to akurat drewna to mamy pełno. Więc się nie krępuj. Zbieramy, zbieramy. I tam jeszcze ścinasz. A ty masz lekki ból. To też niedobrze. Dobra, chodź tutaj. Gdzie mi ten gasek zagin? A czemu ty chodzisz? Gdzie ty byłaś? A nie, ty robisz jeszcze inną zbroję płytową, bo teraz to już się pogubiłem. A, ty masz zbroję płytową. Ej! Czemu to założyło z powrotem zbroję? To wyszło założyć zbroję płytową. Co jest, kurde? Co za głupki? Zdejmuj tę zbroję. I śpi, kurde. Białas. Przenieś tę zbroję płytową. Tegas ją sobie założy. Dobra, Tegas. Zakładaj zbroję płytową. Ty wywal teraz to. Nie będziesz z tym biegać. Dobra. Dobra, i co ja tam poczytaj? Okej, okay, ty masz zbroję płytową. Czekajcie, bo mamy którą godzinę? Jest godzina 16. Nie, ty masz... cokolwiek o 16 miało być. Feldowi nic nie, tam nie zmieniłem. Dobra, no to myślę, że... Was wyślę, chociaż kurczę, nie mamy nic do leczenia. Może właśnie jak ty chcesz tam pozbierać, tylko tam zbierasz pojedyncze, to tam wiele nam nie da. Dobra. Trzeba będzie chyba jednak wysłać tę karawankę. Śmieszny znaczek w ogóle. Send karawanę. Okej. Okay. Teraz tak. Chciałem, żeby szedł Tegas. I chciałem, żeby szedł tak zwany tafyczek. No i macie wielką wartość, widzę. Barana wam wyślemy, kurde. Zaopatrzenie na podróż. Spakowany. Nie? A, ręcznie. Weźcie to. No, czekajcie, ile my będziemy tam szli? Czas podróży 0,8 dnia. Wy wzięliście 4 spakowane. To weźcie 4 spakowane i 4 proste posiłki na wszelki wypadek.
akurat, żeby dojść i wrócić. Chociaż... No 1,6 byśmy potrzebowali bardziej, no to niech będzie tak może. Przedmioty raczej chyba nic, co by nas interesowało. A, mogę ciała brać. Ej! O kurde, to można wziąć ze sobą to coś, co wskrzesza, wziąć ze sobą trupy, wystawić te trupy gdzieś tam i wskrzesić je? To by było nawet intrygujące, nie powiem, że nie. No dobra, no to Tegas i tak zwany tafyczek. Wartość odżywcza, pojemność masowa. Macie bronię. 97%, 87%. Dobra, wysyłamy was. Na 1,9 dnia, no a czas podróży to jest 0,8, no to w dwie strony to jest 1,6. Potwierdzą. Dobra. Handlarz, o. Dzień dobry, witamy. Białas, czemu ty się denerwujesz? Zakłócono twój sen. No straszne, straszne. Dobra, wzięliście wszystko, wzięliście, bardzo dobrze. Na razie... Na razie nie robimy więcej. Dobre posiłki. A, bo ty możesz robić dobry posiłek z dwóch tych, tak? Akurat tak nie chciałem, ale okej. Okay. Znaczy, czy to, znaczy, no... Nie, co ty właściwie, nie możesz gotować dobrego. Co on gotuje? Prosty jeszcze? Nie. Tak, to jeszcze były proste, no dobra. Karawana została uformowana, jest w trybie podróży. Dobra, niech sobie idą. Ustaliliśmy, że Artyom jest najlepszy, jeśli chodzi o handlowanie. Więc niech idzie pohandlować. Mówiliście, że nie dam rady wszystkiego zasieć. Co? Praktycznie się udało. Inna kwestia, czy uda się to zebrać. No. A nie, no tak, Artyom nie słyszy, ale i tak jest lepszy. O, kaczki możemy wziąć. Macie, nie, macie kozły. Kurczę, może bierzemy kozły. Kaczki to tak jakoś, no ale można. Mamy dużo skóry ostatecznie. Która jest najdroższa? Ta, której jest trochę mniej. Drewno znowu mogę sprzedać. Ile tam bym dostał? 800 bym dostał, czyli ich nie stać na... Nie no, całego bym nie dawał, ale dałbym tam z 300. Tylko to w złą stronę chyba, nie? Minus 300. Jakieś ubranie popsute. Tutaj jakaś koszula. I tyle. Dobra, ale teraz spójrzmy, czy czasem oni nie mają czegoś ciekawego. Pitu, pitu z tym. To są moje książki, barwniki, serum, ziołowy zestaw medyczny. Kurczę, no. Jak już tamci poszli. Ale wezmę, może robię, już wezmę, żeby był, to oni trochę może podleczą tam naszą osobę. Osobę chorą. No to co, koziołki chcemy? Samiec, samica. Z natury ciekawe świata kozy są jedynymi z najbardziej przyjaznych stworzeń domowych wyhodowanych przez ludzkość. Hejcie mi. Hejcie, ile ja, bo ja miałem 160, tak? Dobra, zaraz coś ogarniemy. No lekką skórę możemy trochę dać. Tam nie, minus 80. Zwykłą skórę możemy dać tam minus 50. Mm.
Drewna minus 400 dorzuć. Ej, minus 400. Dobra, to tylko 33 wydamy, a mamy czysta. No bo co, czy chcemy jeszcze mięso? Znaczy nie, to ja mogę mięso z koziorożca wziąć. Koninę. Konina. Nie wiem, czy opyla brać. Ale mogę trochę wziąć. Tam zawsze trochę będzie dodatkowego mięska. No może 40, żeby było. Dobra. Akceptuj teraz tak. Vito. Nie, bo Artyom przecież to robił. Gdzie oni to tu rzucili? Przenieś. Żeby mi kuski nie uciekły. Ty gdzie ty idziesz? Artyom, ty masz... Przecież ty... A nie, myślałem, że on podniósł. Nie, dobra, Artyom, wiesz co? Uwięź kuski. Bo nam kaczki zaraz to zjedzą. Dwie uwięzisz? Tak, dobra. To mamy kuski piękne. A czemu tylko 39 przeniosłeś? Czekaj. Przenieś to 9. Artyom, przenieś to. Dobra. Idziemy tutaj. Odpoczywają niby. No dobrze, za 0,6 dnia dojdą. Oj, spaczony obelisk. Vito, jak już tu jesteś, to tłum. No i trzeba będzie też pomyśleć o kopiowaniu Witolda właśnie, myślę. Chyba, że Artyoma, ale Artyoma to już jak operację przeprowadzimy. Białas odpoczywa. To dobrze. Ty jak tam? No jest poważny dalej. No ale odporność już prawie 80%. Trzeba przypilnować tego, żeby nie było jak tam... To tam było, co oni tam grypę mieli, nie? Dobra, Vito, jak tam? Tłumimy. Git. Bo my już chyba tego nie mamy, dlatego oni tu nic nie robią. No śmiertelna choroba, ja wiem. Ekstremalne już. Ale odporność, to idzie szybciej. Zakażenie to u góry, czy odporność? Odporność idzie szybciej. Tak, dojdzie do... A może teraz leczyć. Vito, jak weź tam już, ogarnij temat i chodź tutaj leczyć. Szybko, szybko. Dawaj, Vito. No to już jest tą aktywność 8%. Biegniesz, Vito? Dobra, cieszymy się, leczymy. Jak tu przyszli, kurde? No i zobaczymy, co tu się wydarzy. Białas. Spanie w zimnie? Ojojoj, to tak nie miało być. Na zewnątrz jest 2, a tu jest po 12. Tu jest troszkę zimniej niż tu, bo wygrzejnika nie macie. No to rzeczywiście to jednak usunąć. Znaczy, wystarczy teraz, żebym zamknął. Nie? To styknie w teorii, na razie. No nie wiem, liczę na to, że będzie odporność 100%, to po sprawie i dziękujemy, do widzenia, nie? Bo już tutaj nic lepszego nie wymyślimy tak naprawdę. No, uzyskano odporność. Dobra. Zakażenie spada. Było 91. Dobra, spada zakażenie. No to chyba git. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś, Vito, możesz zrobić. Możesz rozebrać. O, możesz już chodzić. Bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy szczęśliwi. Wszystko jest git. A raczej... Kapsy ładunkowe. Wykryto skupisko kapsuł ładunkowych, które rozbiły się w pobliżu. Możesz znaleźć coś użytecznego. Robale jakieś. O, dziękuję.
Panie Boże, dziękujemy za te dary. A wat takie odłamki to nie, to raczej nie. No tutaj badasz, Vito, a niech ci będzie. Jesteśmy bliżej niż dalej, niski stan żywności, spokojna wasza roszczochrana. Dobra, Vito, zanim odpoczniesz, przenieś ten ryż. Na dwa razy może styknie, jak nie, to nie. A tu w ogóle jest jeszcze srebro. Białas, ty możesz robić to, rób. Tutaj sobie powoli rosną ziemniaczki. Tutaj też. Nie no, spoko. A właśnie, ktoś to już wyłączył? Zamknięte. No i teraz tu jest temperatura 30 stopni. Teraz tu już jest za ciepło. Chyba, żebyśmy to jeszcze rozprowadzili, tak jak mówicie, żebym tutaj jeszcze kratki może zrobił, żeby to się rozprowadziło. A, ja tam chciałem kratkę, to tam chyba nie. Już o tym zapomniałem. Tylko co to potrzebuje? Tutaj na kwiatki będzie kratka, kurde. Tu, 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 tu. A, stal to potrzebuje. No to jesteśmy w stanie to zrobić w razie czego. Nie jest to nic strasznego. O, Vito sobie poznosi. Artyom tutaj jeszcze posadzi. A Białas co robi? Gotuje. O Jezus! Naprawdę lazłeś tutaj, jak już tam Vito zaniósł? No ty jesteś taki wolny, że to jest aż wstyd. Nie, tak nie wziąłeś, ale dobra, już nie będę cię tam denerwować. Ty się już zdenerwowałeś całkowicie. Karawana odchodzi, dobra, niech sobie idzie. Ty siej. Szkoda, że ty jeszcze jesteś głodna. Znaczy, ty masz w teorii jedzenie. Ale dobra, Vito, nakarm jeszcze i wtedy ci tam puszczę już. Możesz robić, co ci się podoba. Ile ty tam... A. Karawana dotarła. Co to jest? Mięso bulwa? O kurde. Chyba we dwie osoby to my tu nie damy rady. Są dwa stwory. Ten leży. A nie, ten też jest martwy. To tutaj są dwa na pewno. Dobra, może popatrzę w pierwej, żeby nie było, żeby mnie tu zaskoczy coś. Ale tutaj wszyscy poumierali. No i jedzenie jakby... Jakby się udało jedzenie zebrać. Kurde, dobra, czekaj ta. Żeby fejla nie było. Widziałem dwa potwory. Czekajcie, jak oddalę. To niby widzę dwa potwory, ale nie wiemy, czy coś nie jest w środku. Co to za mięso? Worek mięsa. Co to jest? Kurczę. Pytanie, ile oni... Nie pomyślałem o tym, że tutaj w sumie może być więcej rzeczy niż te w sumie, nie wiem, te odłamki ważą. No ale coś tam raczej wezmą. A, bo ty masz spakowany, a ty jeżyny tylko żyrysz. Jesteś najedzony. Uff. Dobra, wiecie co? A, oni stąd wyszli, tak? Nura. Ja na wszelki wielki może zapiszę tutaj, żeby nie było jakichś fejli, chociaż no... No, lepiej zapiszmy. Dobra, ja tu sobie tak popatrzyłem jeszcze, to chyba nic tu się więcej nie dzieje. Miejmy nadzieję, że się nie dzieje. Ale trzeba iść powolusiu. Więc tak, no to jest coś, co by nas interesowało. Już wszystkiego nie weźmiemy oczywiście. Znaczy tak, no tu są te dwa stwory. Tu są dziury. Nie wiem, czy mam uważać na te dziury. Czy mamy mieć w pupie te dziury. Czekajcie, jak to zadanie brzmiało? No to się niby znajduje te odłamki, tak? No chodźmy, tu jakieś drzwi są. Ale co tu się dzieje? Mięso bulwa. Bulwiasta masa ciała, te organy mięsostwora przechowują i przetwarzają składniki odżywcze na potrzeby otaczającej je mięso masy. Ten proces chemiczny generuje delikatną bioluminescencyjną poświatę. Ale czy to coś... Czy to jest groźne? No tak, tu są trupy. W ogóle jakby tam... Mierzenie zwłok.
Rozwalcie te drzwi. Mam nadzieję, że tam nam nie wyskoczy cała armia frajerów. Nic tu nie ma. Tutaj drzwi gdzie? Tam? To jest jakoś połączone? Ile tych dziur jest w ogóle? Ze trzy? Dobra, może chodźcie bardziej od tej strony. No ale te nie są, przynajmniej nie wydają się zainteresowane. Białas, widzę, się denerwuje. Dobra, co robi białas? Gotuje. Bo teraz jest godzina 15, to ty, białas, musisz pracować. Mogę wam dać rekreacji więcej na razie. Żeby nie było, że się denerwujecie ciągle na mnie. Dobra, idźmy tu. To coś, to worek mięsa, chyba też nic. Spuchnięty guz mięsa w środku, w którym coś się znajduje. Te nieruchome mięsostwory działają jak narządy trawienne, zaopatrując otaczającą je masę mięśniową w składniki odżywcze. Nie są jednak w stanie rozkładać materii nieorganicznej, co oznacza, że niekiedy można w nich znaleźć cenne przedmioty. O kurde. Ale to rozumiem nie... Zasadzka. Z pobliskiego wykopu wychodzą mięsostwory. A to jesteśmy w dupie. Czy powiecie na to, żeby stanąć na krańcu mapy i jak będzie tragedia, to spierdzielać? Tak, albo tutaj przy tej wodzie. Znaczy, najlepsze to by było, jakby oni szli tu, my byśmy byli tu, to sobie mogę postrzelać, ale już nie zdążę raczej, bo... Znaczy, tu nie przejdą. Znaczy nie, bo oni tu mogą sobie przejść, to ja jestem odcięty. A już tam na górę też nie wejdę, żebym właśnie się za wodą schował. Co tu zrobić? Nie wiem, za tymi się schować? Co tu wyszło w ogóle? Palcokolec, trójkolec, palcokolec. No niestety, trójkolec to jest ten, co się rozwala. Ale te nie lecą. Pytanie, czy tu będą co chwila wyschodzić jakieś frajery na nas? W sumie te drzewa to raczej też niedobra sprawa dla nas. Coś czuję. Macie taki zasięg strzału. No bo tu jest jakaś niewielka woda. Teraz czekajcie. Ty masz 12-12. Tegas, kurczę. No bo Tegas mógłby tankować w razie czego, ale on też lepiej strzela, więc... Ciężko powiedzieć, co tu robić. Jakby to, że tak szybko nie biegło, nie? Dobra, strzelają. Dlaczego? No tyle, dostało. Wow. Ajajaj. Dobra, Tegas. Dobra, jedno zabite. Tylko, że ten się frajer rozwala. A ten to jest ten strzelający? Nie wiadomo. I jak tak blisko można nie trafić? Dobra, zestunował. O Boże, uciekaj. O Boże. Tegas. Jeszcze brak zagrożenia. Boże, gość. No tak, to już tego lepiej było zabić w pierwszej kolejności. A ten jeszcze żyje? Tak. Dobra, dobra. Patrzcie, jak się chłop nagle spiął. O, dobrze. Tegas, błagam cię. O nie, wstał. Ale świnia. Dobra, dostał. Czekaj ty, jak tu jest śmierć, tu jest śmierć. Tylko, że o Jezu, i Tegas ma śmierć. Dobra, padły. Może znajdziemy tu coś do leczenia. Zabij to gówno. Strzelajcie w to. Dobra. Pobij na śmierć. Pobij na śmierć. Dobra. Dobra.
No, ale jest problem. Śmierć za 10 godzin. Jesteś w stanie... Czekajcie, a jakbym zrobił tutaj ten, jak to się nazywa, jak to się robi? Dobra, spokojnie, bo tu mogę budować, prawda? Bynajmniej nie grób. Bynajmniej nie grób. Ogarniemy, 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 ogarniemy. Można robić coś takiego, żeby go tutaj ogarnąć. Tak mi się wydaje, że było coś takiego. Chyba, że to miejsce snu po prostu? Nie, no to głupie by było. Dobra, czekajcie, no spokojnie. Nie denerwujmy się, nie denerwujmy się, nie denerwujmy się. No tu nie. No tutaj ciężko, żeby to było w produkcji. Śpiwór. Aha, że miejsce snu i dać go, i że to jest... Ale to miejsce snu to potrzebuje... O. Dobra, to jest medyczne. Odpoczywaj. No, idziesz? A ty nawet bez niczego jesteś w stanie tu ogarnąć. Mam nadzieję, że tylko, że nic więcej nie będzie atakować. Poza tymi dwoma, co tutaj są, to jeszcze jakoś może ogarniemy temat. Dobra. Lecz. Lecz te gasa. Bo ty w sumie jesteś do leczenia, nie? W sensie, że dobra w leczeniu, czy tam dobry. Nie, medyczne dwa. To kto był dobry? Ty chyba. Kurde, ty byłaś dobra. Tu się okaże nagle, że te gaz jest lepszy. Nie, tak samo. Zaraz tu normalnie zrobię karawanę dodatkową, żeby coś podesłać. Może to nie jest głupi pomysł. Czekaj ta. Tylko, że najlepsi to są chorzy, wkurzeni i w ogóle tragedia. Tu czekamy. Białas wkurzony. W ogóle energia nam się kończy. Ja wiem, że przez te lampy. A, bo tutaj. Weź potankuj tutaj. Vito dalej wkurzony. A białas troszkę mniej. Białas... Nie, ty nie możesz karmić, jak on nie jest. Dobra, Vito. Idź coś zjeść. Jak tu sytuacja z Tegasem? Powoli, bo powoli. Dobra, śmierć za 15 godzin, to już robi się lepiej. Tu, ej, w sumie tu są korzenie. Weź ten korzeń, głupi jestem. Nie wiem, czy to jakkolwiek tam pomoże. Pilnujmy potworów. One się tu nie przypamiętają może. Ale no... Przydałby się tu jeszcze jednak. Trzeba było 3 osoby wysłać. Tak, lecz te gasa tym. Jest lepszy pomysł. Wita dalej wkurzony. Sobie bierzesz dobry, idziesz grać w szachy. No może podesłać tam Witolda. Samego, ale jednak. On i strzela, i leczy, tylko jak ktoś nas zaatakuje. Dobra, poczekam chwilę. Ła! Ja chcę tu być. Tośmy sobie poszli, kurde. No jedzenie wy jeszcze macie, więc no spokojnie. Ale wy kurczę, czy ja nie kazałem wam wziąć 3 jeszcze prostych posiłków? Rozumiem, że zeżarliście po drodze. Aż tak musieliście żyć? Taka trasa nie była długa? A wy takie rzeczy? Dobra, aktualnie brak zagrożenia, tam ostatnią rzecz mu robimy. No te pemikany można zjeść, to nie jest problem. Gdzie jest drugi? Dobra. Teraz pytanie, co oni, kiedy oni nas mogą zobaczyć? W teorii byśmy mogli tutaj jeszcze obozik zrobić.
przesiedzieć sobie troszeczkę. Ale całkiem serio, może ja bym tam Witolda jeszcze na szybko podesłał? Wito. Ty zmęczony jest. W sumie oni też, jak tam u was ze zmęczeniem, no wy jesteście zmęczeni. Znaczy, no ty sobie odpocząłeś. Odpoczywasz raczej cały czas. Zrobimy drugie. Ty w sumie też lepiej, żebyś dostał medyczne. By tam poodpoczywacie. Dobra, Tegas. Już jest wszystko git. Chociaż tu jeszcze coś jest opatrywane. Tutaj to złamanie pewnie. Pobity równo. O, rozchodzą się już nie za ciekawie. Dobra. Na wszelki wielki... ja tam podeślę jeszcze. Co tam było napisane? Przepraszam, jeszcze raz. A, chciałem, że coś strasznego się tam dzieje. Tylko, że no nie mamy na czym pojechać, a to by było jeszcze spoko. Ale tak, dobra, nie, sam Vito idzie, bo wyślę za dużo osób, to nagle nie będzie miał kto bronić bazy, jakby tu coś się stało, więc Vito idziesz. O, ty przynajmniej ten ziołowy zestaw medyczny weźmiesz całe dwa. Dobra, i ty Vito. Dotrzesz tam w 07 dnia. Wysyłamy. Idź Vito. Dobra. Pytanie z której strony. Gorzej jak Vito się pojawi z drugiej strony. Bo ten może go od razu zobaczyć. Tego byśmy nie chcieli. No sorry, ale to już będę zapisywał chyba przy tej, bo to... Za łatwo można z kogoś stracić, powiedział. Białaś, co ty ciągle taki wkurzony, no? Ty. A, tu jest coś takiego, dodaj do karawany. A to dlatego, że Vito idzie, nie? Ale nie, dobra. Ty... Nie, no ciebie nie będziemy wysyłać. Za dużo to niezdrowo. Idziesz nakarmić Tegasa. Kurde! Czy ty czasem nie masz spakowanego posiłku? O Boże, ten nas wykrył. Dobra, ja to zapiszę. Sorry, byki. Dobra, ja bym nie chciał, żebyś ty tam szedł. Odpoczywaj tu sobie. Czy Tegas żre? Nie, to nas jeszcze nie widzi. Ale już jest bliżej niż dalej, żeby nas to zobaczyło chyba. Ty, co tam ma Tegas? Aha, on jest taki o ten. Dobra, wiesz co? Podejść tu bliżej. Wywal to. Karm Tegasa. O, właśnie tym. Tegas niech sobie to zje. Później weź całość. Dobra, jest. Nic im tu nie będzie. Dobra. Weź całość. Kurde, on tutaj normalnie idzie, nie? Świnie. Trzeba będzie zaraz strzelać. Odpoczywaj. No tak, no ten to już się zbliża niestety. Może się cofnie albo pójdzie w dół. Naciąga mała grupa dwóch powłóczycieli, odżywiająca je nieludzka siła zanika, dlatego padną w ciągu dnia. No dobra. AJ. Teraz brakuje, żeby Vito z tamtej strony szedł. Vito idzie od dolca. A w sumie, no tak, no bo to jest na dole. No dobra. Mm-mm-mm.
Przynajmniej jest na razie ciepło tutaj. Kurde, idzie. Nie wiem, jaki on ma zasięg agro. Prędzej nas zobaczy, niż nie zobaczy. Ale będzie dupa. Dobra, ostatnie zapisywanie. Pytanie dnia. O, zaatakuje nas. Widzi już nas. Tak, o Boże, jakie to jest szybkie. Dobra, dostał. Dostał. Dobra. Nie było się czego bać. To jeszcze jest ten drugi. Nie wiem, jakoś mi się wydawało, że oni się straszniejsi. Tegas musimy mimo wszystko tu trochę poszukać, pobić. Trzeba to otworzyć. Dobra, zabity, tak? Będziemy szukać. No oby już żadna dziura się nie otworzyła, nic nie wyskoczyło i tak dalej, i tak dalej. Karawana została uformowana, bo chodź tu Vito. Najwięcej rzeczy stąd zabierzemy, daleko to nie jest. Uwaga. Kupsko. Gdzie wy to chowacie? Jesteście może głodni? Tak. Ty jesteś głodny. Zeżrij to. Ty. Weź to. Myślałem, że tu jest przejście. Nie, gdzie tu jest? Czekajcie, to jest zamknięte. Ale jak tutaj wejść? Trzeba to rozwalić. To może jak Witold przyjdzie. Ty. Zjedzone. Jest. Dobra. Chodźcie teraz tu na te drzwi. Pam. Jak z jednych wyskoczy jakiś stwór zamknięty, to będę piszczał. A mięso bulwa. Tutaj oni spali. Mięso bulwy to pobijemy dopiero jak Vito przyjdzie. No mówię, oni się pojawili od dołu? Nie wiem, no ja liczę tylko na to, że Vito mi się tu nie zrespi jak ten chłop jest, bo będzie pisk z mojej strony. A Vito śpi w ogóle. Okej. Okay. Okej, okay, Xerneas jest wyleczony. Zawsze ściany możemy rozwalić w sumie. Chodźcie tutaj ściany bić. No to ten taki dźwięki wydaje się wystarczające, że coś tu się dzieje więcej. Nie, wydawało mi się, że te hardokolce jakoś są trudniejsze do pokonania, ale to są te małe pierdki, bo się okazały trudniejsze. Tym. Wychodźcie tu. To jeszcze rozwalimy, no i później tu przyjdziemy. Uważając na kolegę. Ogólnie to my musimy też patrzeć. No i tam na razie w rogu mapy są. Ty chyba nie masz co... A, ty nie masz co robić, bo ja ci wszystko odznaczyłem. Dobra, już, nie krzyczcie tam. Ktoś pamięta, co ta osoba robiła? Chyba była lekarzem. Ona ogólnie jest budowniczym, nie? Ale taki słaby jest budowniczy z niej. Jesteś górnik. Ty. Już nie pamiętam, co tutaj miałem
ale chyba przede wszystkim to. Czy na razie ci górnika zabiorę, bo pójdziesz gdzieś daleko i jeszcze dostaniesz po dupie. On tu się zbliża? Nie. Tawito nieźle pomógł. Idziecie? A, w sumie jeszcze to jest do sprawdzenia. Dobra, idźcie tu. W sumie, jeśli chodzi o tego robala, to jakbyśmy tu stanęli, to byśmy w niego trochę postrzelali. Którą ścianę bijecie? Te, dobra. No ten pemikan troszkę waży. Gdzie wy tu niby macie coś? Ile was tu w ogóle? I po co wam tyle łóżek? Jak was tu tyle nie ma? Nie to, przepraszam. A wy możecie tutaj przez tę wodę przejść? Nie wiem, idźcie tędy może. Przyjaciel się tam szwenda. No kurde, szukali nas. Chyba, że tutaj to jest ukryte. No i trzeba sprawdzić te mięso bulwy. Mogę powiedzieć Witoldowi, żeby ruszył dupsko? Mogę mu powiedzieć, dobra. Jakie ty masz potrzeby, Vito? Odpoczynek? Wstawaj, Vito. Tak? Czy nie? Ja teraz zaznaczyłem mu odpoczynek? Cholera wie. Vito! Mogę mu powiedzieć, żeby... osiedl się. Ty weź nas pierdziele, Vito, od nas nie lubimy cię. A, to pewnie, nie, no harmonogram to na pewno nie, bo jest godzina trzecia, przecież Vito nie śpi o trzeciej. Zatem tutaj nie jestem w stanie sprawdzić harmonogramu. Nie, no Vito na pewno o trzeciej nie śpi. Tu jest człowiek. Wiem, że się czaję jak szpak na twoją starą, ale co poradzę, no. Się boję, że kogoś stracę, nie chciałbym już nikogo stracić. Tylko oni się już denerwują. Bo za dużo smrodów naoglądali się. Oj. Zaraz wam pozwolę odpocząć spokojnie. Jeszcze to rozwalmy. To są za... Dobra. Idź odpocząć sobie. Tegas. To jeszcze tu się przebi. Przyszlim rozwalić całą bazę. Osiedlimy się tutaj, ale kiedyś może. Brzydka baza. No to rozdzielanie to też nie jest dobry pomysł w sumie, więc teraz jak to rozwalisz kiedyś, to wracasz tam. No to pozostaje to, chyba że to gdzieś w tym gównie jest. No bo nas to szukali. Uwaga. No tu nic nie ma. Idź odpoczywać. Żółwik. Moja opinia, znaczy opinia o mojej kochance. No spanie na... Znaczy w sumie nie musicie spać na ziemi. Co ja robię ze głupoty? Czy muszą? No przejmij. Przejmij. I zrób z tego medyczne. Zrób z tego medyczne. Głupi jestem. Odpoczywaj do wyzdrowienia. Odpoczywaj do wyzdrowienia. Żyjemy tu trochę. A w sumie tak, przecież ja drzwi też mogłem przejąć. A ja głupi jestem, dobra. Ale to fajnie jest, że można sobie porozwalać. Realistycznie, dobra, nieważne. Nieważne. Realistycznie jest, że nie moja baza, to trzeba ten. To muszę rozwalić, no. Nie pomyślałem, przecież mogę przejąć wszystko. Dobra, Tegas, odpoczywaj sobie. Vito idzie niby. 0-3 dnia. Błagam, Vito, jednej rzeczy nie zrób. Nie zresp się z tej strony, nie? Bo będziemy piszczeć jak dziewczynki.
A jak tam w wiosce naszej? Ty przynosisz stal do lampy, te stwory jeszcze daleko. Białas śpi, Artiom sieje i budzi Białasa. No bywa. No to się naszukamy tego cholerstwa. No dobra, no to tak. Tutaj przejmij sobie, Lutelku. Tu sobie przejmij. Prawda? Jeszcze coś takiego z takich rzeczy, gdzie mógłbym wejść? No niekoniecznie. Tego sobie nie przejmę. Gdzie wyście to skitrali? Albo mnie szukaliście, no. No, zwiększmy trochę prędkość. Jak tam Vito? Dalej 0,3 dnia. No, no tutaj będzie można zrobić. Tam jest też zasiane. Nie, u nas w wiosce raczej spokój. Gorzej z rekreacją będzie, bo tutaj totalnie nic nie ma w tej kwestii. Więc wypadałoby naprawdę stąd spadać, no ale czekam na przyjaciela. Naszego pięknego. Powłóczyciel odłamek. Odłamek, tylko ten drugi jeszcze 3 godziny będzie, więc na razie nie dopuszczamy tego odłamku. Ale zapamiętajmy o tym, bo ja pewnie zapomnę, więc wy tam krzyczcie w komentarzach, że mam to podnieść. Dobra, o wypoczęty jesteś. Weź se pemikan. Bo się wkurzysz. Skonsumuj. O, przy stoliku ładnie. Jak tam się Vito zrespi, to będę piszczał, nie? Ale nie, mogę go w sumie od razu wywalić chyba stamtąd czy coś. Ten też jest już głodny. Ty akurat masz chyba pemikan. Konsumuj. Idziesz na spacer? Dobra. Odpocznij sobie spacerowo. O, w pełni wyleczony. Dobrze. No chmiel moglibyśmy też zebrać w teorii. Oglądasz chmury? Tu są złe rzeczy do oglądania, przyjacielu. Potrzebują leczenia? Przecież wyzdrowią niby. Co pierdzielisz? Dobra. Ale zostawię ci jeszcze trochę rekreacji. No ten się czai na Witolda, jak się tu pojawi. Witold, gdzie ty, kiedy będziesz? Prawie dotarł. Tu potrzeby git, dobra. Myślę, gdzie tu się z wami wybrać. Może ustaw się tu. Ty chodź tu. No się czai jak świnia na Witolda. Drze mordę. No Witold nie był do ciera. Witold? Pożar. I to w środku. A wszyscy są daleko. Niby Białas nie jest daleko. To Białas jest wolny. Chodź tutaj mimo wszystko. No przewód elektryczny. O, bo tu drzewo jeszcze się pali. No to gorsza sprawa. No, kiedy tam dojdziesz, Vito? Stawcie się tu. No ja pierdziulę, gdzie jest ten Vito? Dawaj Białas. Dobra. Gaś to, wiem, że chciałeś, ale gaś. I git. Sytuacja opanowana. O kurde, rzucił się. A tym razem nie trafione. Dostał. Karawana dotarła. Gdzie jest Vito?
I se śpi takie. Dobrej nocy. Klepcie się tam beze mnie. Myśleliście, że ja tu się zrespię. A tu figa. Dobra, dostał śmierć. Dostał. Dobra, te nie są takie straszne, bo są powolniejsze od tamtych szybkich. No, powiedział Lutel. Dobra. Możemy go przechwycić w sumie, ale no nie. Pobij na śmierć. Weź pemikan. Vito. Wbij mi tam. Weź pemikan. Dobra, jak ty tam? Weź pemikan. Tega zbiję. Witold idzie. Ci już gniją. Weź pemikan. Teraz umrze. Tegasek, ty tam git. Dobra, Witold idzie. No umrzyj, frajerze. Dobra, umarł. Idź odpocząć sobie. Ty sobie odpocznij. Vito... No oszukali nas. Oferuję w zamian wszystko, co znajduje się w obozie, w tym niedawno odkryte odłamki archotechnologii. Czy jestem ślepy? No raczej nie jestem ślepy, tak? Widzimy, jak one wyglądają tutaj. Dobra, gdzie te chłopy umarły? Z cholera wie. Tu. Tylko ja na razie nie będę szedł, bo jeszcze pójdą tak, że to coś tam obudzą. Ale no to takie coś sobie jest. No to takiego czegoś jeszcze nie widzieliśmy tutaj. No to nie. Chyba, że... No mówię, te bulwy muszą to zżerać. Tak mi się wydaje. No bo jak? No bo gdzie? No bo po co? No bo na co? To jest odłamek piaskowca. No chyba, że to leży sobie gdzieś z dupy na ziemi. Weź to teraz znajdź, bo... Czy tutaj działa od... Łamek. To się po prostu odłamek nazywa, tak? No to tutaj nie ma czegoś, co się to po prostu odłamek nazywa. Fiu. Dobra, trudno. Panienki, zbieramy się. Tutaj. To pobijemy w pierwszej kolejności. Vito, jak tam cię z jedzeniem? Dasz radę. Chmiel można też pozbierać niby. Ty masz niewielkie ryzyko załamania. No trochę tutaj jest dziwactw. W teorii. Muszę będzie w to strzelać, ale niech wszyscy tu podejdą. Dobra, wiecie co? Zapiszę. W przypadku takich rzeczy lepiej zapisywać. Strzelamy. Tam wyjdzie jakiś stwór z tego, nie? Odłamkowa lanca szoku. A to coś też? Tu nic. Dobra, Vito, weź to. Nie wyposażaj, tylko weź. Dobra, weź pemikan, weź pemikan, weź pemikan, weź pemikan. Podbijcie od tej strony. Co to jest? Generator fali psychicznej o ograniczonym użyciu szukuje umysł celu chaotycznymi obrazami, blokując spójną percepcję i wprowadzając w stan psychicznego szoku. Istnieje ryzyko uszkodzenia mózgu. Okej. Okay. Chodź, Vito. Tu nic. Wbijcie się tutaj. Tak zwany już trochę się denerwuje. Rozwal to, Vito. Jest odłamek. Okej. Okay. Czyli poukrywane. No w sumie jeszcze tu nie byliśmy. Weź odłamek. Ile on tam waży?
Niedużo. Nie spojrzałem, ile spojrzałem na udźwig ogólny. 0,6, ok. Widzicie tu. Czyli już mamy jeden odłamek u siebie, jeden odłamek tutaj. Ok. To będzie można gula zrobić. Wskrzesić? Chyba już mamy wskrzeszenie guli już zrobione? Nie, dopiero badamy. Bladacz, tak? To był nasz pierwszy gul. Powróci. Nie, nic tu nie ma ciekawego. Dobra, olejcie temat. No, podbijcie tu. No, oni się już denerwują mocno. To też jest do rozwalenia? Nie wiem, czy to jest coś istotnego. O Jezus, to takie coś. To nie wiem, czy to jest ważne. Chyba nie. To jeszcze tylko to zostało chyba do rozwalenia w takim wypadku. Tam jeszcze niby jest. Chodźcie tu szybko. Dobra, ja wam pozwolę robić co chcecie. Vito będzie na razie tu tylko strzał, bo chyba jednak zagrożenia nie ma żadnego. Ty sobie odpocznijcie. Macie co jeść. Wynaturzone mięso. No już weź. Dobra. Pa, 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 pa. Weź wynaturzone mięso. Idź tutaj. Vito to jednak Vito przydał się. W sumie tak nie patrzę, co tu się dzieje, ale jedzenia mamy sporo. No mięsko powoli się kończy. Trzeba będzie coś pomyśleć. No ale w sumie te pemikany... Tu nic nie było, tak? No mówię, mogę to niby bić, ale czy to ma jakikolwiek sens? Wydaje mi się, że nie. Ale śmieszna sprawa, że taka mięsomasa istnieje. No to chyba tylko to jedno. Czyli aż jeden odłamek? Aż mi się wierzyć nie chce. Vito, nie przechodź może przez zwłoki. Znaczy wiesz co, Vito, jak już tu jesteś, to weź ten pemikan. Weź ten pemikan. Może też pozbieramy... Nie wiem, co prawda, kto tutaj ma jakiekolwiek dobre sprawy, jeśli chodzi o uprawę. Ty masz 2, ty masz 5... Ty masz 0, no to tak zwany może co najwyżej pozbierze, pozbierze, no pozbiera. Chociaż czy chmiel nam jest potrzebny? A jak dają? Trzeba brać. Też ten jeden. Atakuj wręcz. Zaraz będziemy stąd spadać. Już raczej nic ciekawego tu nie ma. A im dłużej tu jesteśmy, tym większa szansa pewnie, że coś nas zaatakuje z tej dziury. Już raczej więcej ataków byśmy nie chcieli. I uwaga. No mięso, no to weź to mięso. No nie, raczej z tego to nie masz szans, żeby coś wypadło. Tu co najwyżej możemy się przebić. Ale chyba... Znaczy, nie no, tutaj to nie było nawet jakiegoś magazynu czy coś, co aż jeden odłamek, albo jak... Nie wiem, czy dało się radę tutaj przyjść, jak oni jeszcze żyli, żeby wtedy oni jakoś chętniej dali więcej odłamków? No idea. W okolicy podróżuje opiekunka paleniska. A. To niech se podróżuje. A, białas, ty biedny, tutaj dalej wszystko nosisz. A, ty nie możesz transportować. Weź to, przenieś Artyom, bo białas wolno chodzi, to on będzie 100 lat to przenosił. No nie, tutaj nic. Nic tu nie ma. Dobra, i chcę zjeść coś. Tam damy Witolda. Bo Witold jest zdrowy, ma ból pleców tylko co najwyżej. Idziesz sobie odpocząć.
Czekaj, ci to przejmę. Chyba bym wolał, żebyś ty przeszedł, Vito, tędy. A nie tam, gdzie są zwłoki. Czy tutaj też zobaczysz niby, ale już jest inna kwestia. No dobra, to tak, raczej spadają stąd. I tylko mówię, co najwyżej zebrać tam jakieś resztki pemikanu, to w pupiu. Ale oni są wkurzeni, tu jeszcze są zwłoki, to jeszcze bardziej się wkurzą. Więc chwilę niech odpoczną i raczej stąd spadamy. Jakieś jeżynki możemy jeszcze zabrać. Tak, to już nie ma sensu tu siedzieć dłużej. Białas, no ty się denerwujesz, bo łazisz niepotrzebnie daleko. A to się w ogóle popsuje. Ej, białas, białas. Weź to przenieś. A ty już tam, jak odpoczniesz, pewnie się tym zajmiesz. No dobra. Prądy nam się kończą. To jest jeszcze większy problem. Tak na dobrą sprawę. No bo Tegas już nie jest wkurzony. Tylko jest głodny. I co, zjeść Tegas? Idź sobie zjeść. I potrzebujesz leczenia? A, astma. No bo odpoczywaj. Nareszcie Vito uleczy. Lecz. Pa, 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 pa. A myślę, zebrać to nie zebrać. Wziąłbym tylko to ciało, przeniósł. Chociaż tutaj może nie. Tutaj przenieś. Vito, skończyłeś leczyć. Przenieś to. Żeby ten mógł się zabawić, bo ten ma to ujrzenie zwłok niepotrzebne. Zbierz to. Weźmiemy sobie chmiel ze sobą. Co prawda jeszcze nic nie potrafimy z tym robić, no ale sobie weźmiemy. To nam zabroni. No ale tak, no to tutaj już ciekawego nie ma, to spadamy stąd. Nie, ta broń to też tam 3 na 10, nie biorę tego. Pa, pa. Aktywne zadanie. Przystyn Karibu, chowająca gadżety. Okej. Witam, ma bardzo, bardzo niskie oczekiwania. Weź tutaj cały chmiel. Nie, Vito. Weź całość i będziemy spadać. Później ten pemikan jeszcze możesz wziąć. Dobra, no bo mówię, no, jestem ślepy najwyżej. Nie wiem, rozebrać łóżka w sumie? Bo tutaj jakieś wełna będzie, nie? Z łupku. Możemy jeszcze porozbierać te łóżka. Z wapienia, z granitu, z marmuru. Skóry łatanej. No chyba tyle już tam. Kij z resztą. Albo kij z tym nawet. Chociaż... Jak tu w ogóle wejść? A, tędy. Ty nie budujesz? Weź to tutaj. I weź to tutaj. To raczej jest... A! Myślałem, że to jest skażone przez zwłoki. To jeszcze byśmy sobie wzięli. Się obłowimy leciutko. Cyk. Cyk.
Weź. Dobra. Ty masz. Słyszałem dźwięk, jakby to jeszcze był potwór. I żyje gdzieś? Dobra, spadamy stąd. Mówię, jak czegoś nie zauważyłem, to trudno. Wydaje mi się, że był tylko jeden odłamek. To trochę słaba opcja. Ale mówi się trudno. Wychodzicie. Aha. Myślałem, że mogę tak. Reformuj karawany. Wszystko zebraliśmy? Mam nadzieję. Wracamy. Do domu. Cyk, cyk, cyk. A, tak, można jeszcze. Dobra, nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Weźcie jeszcze te jeżyny. Śpiwór ze skóry. Możemy wziąć. Chmiel. No bo to bierzemy, tak? Raczej tak. Bo automatycznie to nie chcą wszystkiego brać. Ja bym chciał wszystko. Tak, no to bierzemy, dobra. Odłamek bierzemy, wełna. Znaczy, no byśmy musieli tak właśnie, jak z taką wełną, to musieliśmy rozebrać to łóżko. W pupie to mam chyba. Może ewentualnie jedną włócznię byś, chociaż to jest drogie, tak? To jak to jest drogie, to bierzemy. Gdzie to jest napisane? A, tu jest masa, dobra. To jest drogie. A te odłamkowa lanca za 500. Bierzemy. Stół możemy, krzesła, kurde, wszystko możemy wziąć. Nie wiedziałem. No to już nie, no to już waży za dużo raczej. Popatrzmy jeszcze tu ewentualnie. Otwory nam niepotrzebne do szczęścia. No to tyle. No dobra. To co bierzemy? Stół bierzemy. 10 kilo zmieścimy. Dobra. Dwa stoły jest. Wyślij. Okej, wracają do potworów wielkich. Kiedy tam dotrzecie? Za 0,4 dnia. Dobra. O, tu jest budowane. No, to jest git, moi drodzy. Się cykałem, a nie było czego ostatecznie aż tak bardzo. Daliśmy radę. Więc na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że fajny odcinek. Jeśli wam spodobał, jeśli tak, nie zapomnijcie go ocenić, rozkomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!